Z tej strony Zabiak, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, kolejnym odcinku z Geometry Dash. Ostatnio doszedłem do... co jest grane? Doszedłem do Dryanta. I spytacie się, Zabiak, przecież miałeś mniej procent. Tak, a wiecie czemu? Nagrywałem już wcześniej odcinek. Ale, kurde, komputer postanowił mi się wyłączyć, zaktualizować się, bo chyba go nie aktualizowałem z miesiąc. No i po prostu mi zajwało nagranie, nie mogę go odzyskać. Więc przepraszam was bardzo, mam 25 prób na przejście tego poziomu. 25 prób na przejście poziomu, zaczynamy. Próba numer 1. No i na nagrywce, którą mi skasowało przez tą aktualizację, no to po prostu szło mi całkiem nieźle, bo doszedłem do 85%. Natomiast teraz nie wiem, jak będzie. Czy nie wyszedłem z dobrej pasy, jakbym to mówił, że... Ja mam tu problemy też, no bo jednak jak widzicie, 25 prób nie wystarczyło mi na przejście poziomu. I myślę, że to kolejne 25 prób też nie wystarczy na tym nowym filmie. Chyba numer 2 na razie. I w sumie... Zaszedłem dosyć daleko. No, ale oczywiście myszka postanowiła mi nie zaliczyć kliknięcia i wpadła na kolec. Tak mam z tą myszką, naprawdę. Jak ja kiedyś, dawno, dawno temu, może nie aż tak dawno, grałem w Geometry Dash w telefonie, chyba u kolegi, czy tam na tablecie. No to grało się wiele łatwiej, bo klikało się w ekran i zazwyczaj ekran zaliczał. Ale z drugiej strony trzeba było bardziej przyłożyć się i to było dosyć niewygodne, cały czas klikanie w ekran, bo palec od tych ciągłych ruchów się męczył, a na myszce no to po prostu klikacie myszkę i... No i to kurde, to już nie jest gorsze, ekran dotykowy czy myszka? Ale chyba na razie myszka, bo na ekranie dotykowym to łatwiej się grało. Dobra, jest chyba szósta próba, czy tam piąta, nie, chyba szósta. Muszę się bardziej skupić, bo gadam, a nie mogę przejść tego poziomu. Dobra, teraz będzie ten... No i teraz najgorszy etap. Ja się tu cały czas mylę. Jak ja przechodzę ten etap na chyba jednej próbie na 15, no, to jest cud i w sumie potem dobrze idzie, aż tu nagle źle kliknę, albo myszka mi znowu coś odwali, jakiś numer i bum, i muszę od nowa. To się w sumie wkurzające. Raz miałem u kolegi jakiś taki poziom chyba jego, to był chyba jego poziom, dosyć trudny, miałem 98% i kurde się pomyliłem. I nie mogłem tego przejść potem. I skończyło się na 98%. Dobra, ósma próba. Mylę się na tym samym etapie. Nie wiem, dlaczego ja to robię. Co jest nie tak z tym płatnym Geometry Dash, podkreślnik płatnym, bo jednak kupiłem tą grę na promocji świątecznej, ale jednak kupiłem. Z promocji na Geometry Dash się korzysta. Opłaca się, bo potem przychodzą z tego filmy, które mają ponad 100 wyświetleń. Dobra, teraz pełne skupienie wlatuje, bo teraz mam sobie pierwszą szansę od początku filmu na przejście tego poziomu. O kurde, dobra, co tutaj będzie? Nie pamiętam, czemu ja udaję, że wiem coś. Że nic nie wiem, taki zaskoczony jestem, o kurde, co tu się dzieje? Oczywiście, że wiem, są kolce. Ej, dobra. Przeszedłem! Co jest? Ej, dobra, przeszedłem dryauta. Sam w to nie dowierzę do końca. A muszę to sobie practice mode zrobić, ale nie będę tego na filmie robić. Przechodzimy do base after base, widzicie, że tutaj mam 40%, bo
grałem, jak już mówiłem w poprzednim filmie, grałem w to wcześniej, bo chciałem sprawdzić po prostu jak ta gra działa, tak? Dobra, przechodzimy. Dajmy sobie razie 3 próby, no bo film nie może być też za długi. Dajmy sobie 3 próby. Dobra, tutaj w sumie, ej, jak teraz tak klikam na refleks, to poziom jest łatwiejszy jak ten dryout. Szczerze, tutaj o wiele chyba łatwiej się klika w ogóle. Dobra, tu. Zobaczymy jak daleko zajdę. Okej, o kurde. Wiecie, ja to geometrię też kupiłem miesiąc temu i nagrałem pierwszy film Stereo Madness i Back on Track. No i w sumie tyle. I potem przez 3 tygodnie nie grałem, więc trochę sprawnie już wyszedłem. Dobra, próba numer 2. Może chociaż dzisiaj uda mi się do 50% dojść. Jak mi się uda do 50%, to będę w sumie zadowolony. O, już jestem dalej. O kur... Dobra, próba chyba numer 3, ostatnia, okej. Jak się nie uda, kończymy film. Bo film nie może trwać za długo. No chyba, że jakiegoś livestreama bym robił, to mógłbym z godzinę tak to nagrywać. Ale też godzinę w geometrii dasz. Czy by mi się chciało przez godzinę klikać w myszkę, żeby skakać po klockach? To ja sam, dobra, nie, okej. Mamy 50%. Przeszedłem do jauta. Widzimy się w kolejnym filmie. Może już jutro, bo teraz mam czas, bo są ferie. U mnie spie śnieg, więc nie wiem, czy to nie pójdę gdzieś. Dobra, widzimy się w kolejnych filmach. No i cześć.